Co się mówi w takich momentach? Bo trochę, nie wiem. Hej, cześć, to ja, Julka. Nie wiem, czy mnie pamiętacie, pewnie tak, skoro subskrybujecie ten kanał, ale no, wracam. Tak, nie było mnie tutaj mniej więcej półtora miesiąca, może nawet więcej. I tak mam na sobie okulary słoneczne, bo stwierdziłam, że pierwszy film to muszę ładnie oglądać. A jak sobie założę takie super okularki, pierścionki i w ogóle się pomaluję, to czuję się spoko, także tak. Ten film nie będzie miał trochę sensu, więc jeżeli szukacie kontentu z sensem, to nie dzisiaj, tak? Możecie poczekać na kolejny film, nie wiem kiedy, ale... Może za półtora miesiąca. Ale przychodzę tutaj, żeby wytłumaczyć się, czemu mnie nie było, o co chodziło w ogóle, dlaczego nagle półtora miesiąca nie nagrywałam i w ogóle taki trochę organizacyjny film, także mam nadzieję, że Wam się spodoba mimo wszystko. Pamiętajcie o łapeczce w górze i co? Zapraszam do oglądania. Od razu chcę tutaj wspomnieć, że jeżeli lubicie takie poukładane filmy, takie, w których też coś się dzieje i w których po prostu, no nie wiem, to wszystko jest takie zorganizowane, to nie oglądajcie tego dalej, bo się tylko zirytujecie, a po co macie się irytować? To będzie chaotyczne. As always na moim kanale staram się to zmieniać, ale ten film po prostu mam tutaj za dużo do powiedzenia i w bardzo krótkim czasie chcę to streścić. Więc dlatego może to być chaotyczne i ja na to nie mam wpływu. W sensie mam, ale po prostu taki jest mój styl, więc... Może zacznijmy od tego, dlaczego mnie nie było. Przypuszczam, że przez to właśnie wskoczyliście na ten film, ale no tutaj macie mojego Instagrama i tam o wszystkim mówiłam na bieżąco, bo tam tylko taki, wiecie, krótki pościg napisałam na YouTubie, ale też nie we wszystkich to dociera, więc wiecie, Instagram, tam wszystko zawsze jest. Okej, okay, a więc czemu mnie nie było? Przede wszystkim najprostsza i najgłupsza chyba rzecz, po prostu mi się nie chciało. Po prostu nie czułam takiej potrzeby nagrywania na YouTubie. Wiem, jakie to jest dziwne, ale po prostu nie czułam takiego flow. A jak ja nie czuję flow, to stwierdzam, po co jakieś mam wrzucać shitty content. Po prostu nie miało to sensu, bo pomysły miałam, ale mi się nie chciało. Nie miałam takiej motywacji, żeby wstać z łóżka i nagrać dla Was film. To jest, ja mówię Wam, to jest najdziwniejsza po prostu rzecz, jaką wysłyszycie, ale no taka prawda. Nie miałam motywacji, to nie miałam i tyle. Jeżeli chodzi o taką drugą istotną rzecz, to nie miałam czasu, dlatego że pracowałam. No i teraz macie ochotę napisać, to jasne, pracowałaś, ciekawe jak, masz szkołę. No tak, słuchajcie, znalazłam sobie taką pracę dorywczą, w sensie taką pracę, że wiecie, że mogę i chodzić do szkoły i pracować, także to jest bardzo fajne. I nie powiem Wam, gdzie pracuję, ani jaka to jest praca, bo po prostu nie mogę, nie chcę i nie pytajcie się mnie o to, bo odkąd powiedziałam na Instagramie, że mam pracę, to męczycie mnie jaką i pewnie zaraz powiecie to, dlaczego mówiłaś. Mówiłam, bo po prostu chciałam powiedzieć, chciałam się pochwalić, to jest jednak duże wydarzenie w moim życiu, że mogę zarabiać swoje własne pieniądze, ale to tyle, co chciałam Wam powiedzieć, że po prostu też mnie nie było, bo była praca. A wiecie, jak rano chodzę do szkoły, po południu do pracy, czasami też do pracy od rana, no zależy, to po prostu nie mam już czasu na nic innego. I jak już przychodzę do domu, to myślę o tym, żeby wziąć sobie ciepłą kąpiel, zjeść sobie kolację, ewentualnie obejrzeć odcinek na Netflixie i pójść spać, a nie jeszcze, wiecie, poprawiać makijaż, ubierać się i siadać przed telefonem, bo do tego zaraz też zmierzę i po prostu nagrywać, wiecie o co chodzi. W sensie nie to, żeby YouTube nie był moją pracą, no bo z YouTube'a też jakieś tam pieniądze mam, ale wiecie, chciałam pójść do takiej normalnej pracy, w sensie takiej, że serio tam idę i jestem i siedzę i mam przynajmniej motywację, żeby wiecie, ubrać się ładnie, pomalować, też robię sobie też dni drecha, no ale jest jakaś motywacja, żeby wyjść z domu, co nie? Kolejnym powodem, oprócz właśnie pracy i tego, że mi się nie chciało, jest to, że jak pewnie wiecie, dostałam aparat na święta od Mikołaja, tak, to było w ostatnim vlogu, że dostałam aparat Canon G7X i mega się nim jarałam, dalej go uwielbiam i w ogóle jestem jak, wow, mam aparat, wiecie, jestem trochę taka już prawdziwa influencerka, no wiecie o co chodzi. Matko jedyna, łażą mi z psami. Freduś. Okej, okay, poszli. No dobrze, także wracając do tego... Do czego? Ja się nie umiem skupić już, nie wiem jak już nagrywać. Wow, ekstra warunki po prostu. Na czym skończyłam? Aha, dostałam Canona G7X na święta, tak? I byłam nim podjarana, dalej jestem podjarana, ale żeby
nagrywać aparatem, to trzeba jeszcze mieć gdzie montować. Więc ja mam mojego laptopa, tego tam gdzieś widzicie z tyłu, gdzieś tam sobie stoi, co nie? No i właśnie na nim stwierdziłam, dobra, no to mogę montować, póki nie dorobię się czegoś lepszego. Natomiast sprawa wyglądała tak, że no każdy program, który zgrywałam na tego laptopa, który już nie jest jakiś najmłodszy, po prostu nie działał. I nie otwierał się, albo w ogóle się nie zgrywał, po prostu chyba mój laptop jest już przeciążony, ma za dużo tam rzeczy. No ale mniejsza o to, ale sobie pomyślałam, że kurde, ja chyba z rok temu, jak właśnie chciałam nagrywać na telefonie, a montować na laptopie, to zgrałam sobie taki program jak Wondershare Filmora. Myślę, że dla wielu osób będzie on znany, jeżeli ktoś tam tym siedzi tak jak ja. No i stwierdziłam, dobra, git, to sobie montujemy, nie? I byłam taka szczęśliwa, bo wiecie, na początku ja nie ogarniałam tego programu totalnie, no bo wiecie, przerzucić się z montażu na telefonie do montażu jakby na laptopa jest ciężko, więc nagrałam film aparatem normalnie, pierwszy mój film w życiu aparatem. Totalnie nie wiedziałam, jak się jakieś ustawienia robi, więc nagrałam po prostu to wszystko tak, jak było. Nawet mi się podobał ten film, więc stwierdziłam, okej, montujemy. To był taki, wiecie, vlog w stylu sprzątamy po świętach, ogarniamy nasze życie do kupy. To było gdzieś 6 stycznia, kiedy to już minęły chyba 2 tygodnie, jak nic nie było na moim kanale i po prostu już pisaliście, gdzie jest film, a mówię, dobra, no to już nagram i wstawię i po prostu, no to jest taki film organizacyjny też, taki ogarniający się, nie? Taki vlog, ale taki, że ogarniam całe swoje życie do kupy na nowy rok. No i naprawdę mi się on podobał, bo był taki motywujący do wszystkiego w sumie, do sprzątania, do ogarnięcia siebie, do wzięcia w życia, wiecie, w swoje ręce i bardzo fajny film. Zanim ja ogarnęłam ten program do montowania, zanim ja to przesłałam tam wszystko, w ogóle materiały to było na 1,5 godziny nagrane, więc jak ja to wszystko ogarnęłam i zmontowałam, to wiecie, tu była jakaś 24 i w ogóle ja nad tym siedziałam 7 godzin, specjalnie byłam krócej w pracy i w ogóle, wiecie, takie tam akcje, nie? A po czym okazało się, że nie mogę tego filmu zapisać, jakby już wszystko działało w programie Extra, ale nie mogę go zapisać, bo nie kupiłam wersji płatnej. Dobra, to wezmę sobie ten 7-dniowy taki, wiecie, starter pack czy coś takiego, że ja po prostu 7 dni za darmo, bo raczej myślałam, że w każdej aplikacji coś takiego jest. Okazało się, że po pierwsze, czegoś takiego w Wondershare nie ma, po drugie, jak już nawet się zdecydowałam, no to sobie kupię, nie wiem, na miesiąc ten program, to tam, wiecie, no nie wiem, kilkadziesiąt złotych może kosztowało, już teraz nawet nie pamiętam, to okazało się, że nie mogę tego zrobić jakby od strony aplikacji, tylko muszę wejść w normalnie w przeglądarkę. A jak weszłam w przeglądarkę, no to oczywiście nawet jakbym kupiła, to i tak ten projekt by już mi się nie otworzył w tej aplikacji, bo tą aplikację trzeba było zgrać do GS. No nie wiem, jakieś jaja, ale tak czy siak tego zmontowanego filmu zapisać by się nie dało, nawet gdybym sobie to kupiła. Więc oficjalnie byłam bardzo zdenerwowana, bo spędziłam 7 godzin mojego życia na montażu, na marne. To samo było z nagrywaniem, bo nagrywam cały dzień, włożyłam w to całe serducho i dalej nie było z tego jakichkolwiek rezultatów. I potem stwierdziłam, że nie, po prostu tak mnie zdenerwowała ta sytuacja, że stwierdziłam, okej, bierzemy sobie małe wolne od YouTube'a, nie wiem kiedy wrócę, wtedy chyba też napisałam wam ten post, że no jednak nie będzie mnie trochę, nie wiem kiedy wrócę. O tym oczywiście też was informowałam na moim Insta i po prostu byłam taka zła na siebie za to trochę, ale stwierdziłam, że po prostu nagrywanie na razie nie ma sensu i jak będę chciała, to będę nagrywać dalej. Ale pewnie powiecie mi, że hej, przecież możesz nagrywać dalej telefonem, tak jak nagrywałaś. Z tym, że ja w swojej głowie postanowiłam sobie, że od nowego roku, skoro już masz aparat, to zaczynasz nim nagrywać. Wiecie, nowy rok, nowa jakość, nowy content, wszystko po prostu wow. Okazało się, że no nie i że są przeciwności losu i po prostu mnie to tak irytowało, że stwierdziłam, okej, robimy przerwę. No i myślałam, dobra, no to zrobimy przerwę miesiąc, no i w lutym wrócę. Nagrywam dlatego dalej telefonem. Nie jest to jakość aparatu, myślę, że to bardzo dobrze widać. Zmontuję to też na telefonie. Już właśnie dlatego też poszłam do pracy, żeby zarobić sobie na tego laptopa, żeby mieć nowego. Także wiecie, mam nadzieję, że za jakieś 2-3 tygodnie, może więcej, nie wiem, już naprawdę nie chcę się nastawiać, będę miała po prostu nowego laptopa i będę mogła dla was nagrywać aparatem i montować na laptopie. No, także teraz wracam, ale to nie jest tak, że teraz mówię wam, że wracam i wiecie, jutro wstawiam kolejny film, no bo tak nie jest, ja może wstawię ten film, a kolejny być za kolejny miesiąc, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale wiecie, będę się starała, żeby wszystko było w miarę okej, zrobione i że przyjdzie taki dzień, kiedy po prostu będzie git. Mam nadzieję, że za właśnie taki miesiąc to już będzie wszystko normalnie, regularnie, ale wiecie, dalej mam szkołę i pracę i wszystko. Także tak, to chyba takie najgłówniejsze powody. Może mi się coś przypomni,
Czekajcie, sprawdzę sobie, bo mam na telefonie zapisane, bo właśnie nie mogę teraz sprawdzić sobie na telefonie, jak nagrywam, ponieważ nagrywam telefonem. Hej, czekajcie, że przeczytałam to, co chciałam powiedzieć przed sekundą i już nie pamiętam. Więc chciałam powiedzieć, przede wszystkim, jakby ta przerwa ogólnie zapoczątkowała się tym, bo ja miałam ogólnie wrócić na początku stycznia, ale to było tak, że stwierdziłam, że nie, no robię sobie przerwę po vlogmaskach i właśnie ta przerwa po vlogmaskach będzie trwała do stycznia i 1 stycznia wpadnie taki film kobyła, już wiecie, zmontowany na moim laptopie. Ale potem doszłam do wniosku, że nie mogę go zmontować i po prostu mi się nie chciało, stwierdziłam, że tą przerwę przedłużam. I potem już wyszło to, że nie mogę montować z aparatu na moim laptopie i takie różne rzeczy i dlatego to się przedłużyło troszkę. Ale też nie byłam później na siebie zła, bo tak gdzieś w połowie stycznia zapisałam swoje cele na 2021, bo miałam tego nie robić, bo wiecie, miałam w tamtym roku cele na 2020 i one niby w większości się tak sprawdziły, ale jednak nie. Więc stwierdziłam, że dobra, w tym roku bez celi, po prostu każdego dnia mam starać się być lepszą wersją siebie, bla, bla, bla. Ale jednak ja lubię zaczynać na przykład treningi od poniedziałku, lubię czekać na nowy miesiąc, żeby coś zacząć. Czuję, że to jest taki, wiecie, fresh start, czysta biała karta, no więc stwierdziłam, dobra, to jakieś tam postanowienia zrobimy. I właśnie jednym z nich było, żeby nie nakładać na siebie presji, że jeżeli czegoś nie chcę robić, to po prostu tego nie robię, dlatego tak długo mnie nie było, bo nie czułam tego flow, nie chciałam robić nic ze siły, nie chciałam zmuszyć przede wszystkim siebie, bo to byłoby wtedy robione wbrew mnie, a to wiecie, nie o to chodzi. Także jak na razie jestem dumna z tego postanowienia, że je zapisałam i je wdrożyłam. To było głębokie, ok? Przyznajcie mi rację. No dobrze, ale obecnie przeczytam wam moje cele, które nie są jakieś wielkie, ale to są takie, no takie, o. Podzieliłam to na 4 kategorie. Nowe umiejętności, moje ciało, moja głowa i nawyki. Takie 4. No i ogólnie w nawykach no to mam takie pierdoły, jak nie wiem, cielenie łóżka po wstaniu, ubranie się po wstaniu, bo uwierzcie mi, że jak ma się lekcje online, to jest to ciężkie i na przykład nie mam tak, że nie wiem, powiedzmy sobie, że o 1:00, 2:00 wychodzę do pracy, no zazwyczaj tak szybko nie wychodzę, ale powiedzmy, że o 1:00, 2:00 wychodzę do pracy, to ubieram się o 12:30, dlatego że wcześniej mogę być przecież w piżamie, bo mam lekcje w domu, bla bla bla. Nie, koniec, to ja muszę chociażby w dresy się ubrać rano, bo jeżeli ja do południa chodzę po prostu ubrana w piżamie, to mi się nie chce nic robić. Jeżeli chodzi o moje ciało, to tutaj są takie rzeczy, jak nie wiem, regularne peelingi, maseczka raz w miesiącu, balsamowanie rąk, takie rzeczy, bo ja o tym zapominam. Co do mojej głowy, to tutaj jakby nie będę się rozpowiadać, to są takie moje bardziej cele mental health i tutaj jakby nie będę o tym nic mówić, bo to takie jest bardziej prywatne i to, co się dzieje tutaj, niech zostanie po prostu w moim bujo. A jeżeli chodzi o nowe umiejętności, to chcę się nauczyć montażu na laptopie, ale już tym właściwym, więc miejmy nadzieję, że kiedyś to nastąpi, że po prostu sobie go kupię. Chcę nauczyć się robić zdjęcia, po prostu takie na Instagrama, żeby tak raz w tygodniu jakaś fotka była. Na razie mi to nie wchodzi, ale wiecie, chcę. Po prostu chcę, ok? Chcę nauczyć się też nowych przepisów, bo obecnie mam wrażenie, że jem to samo, że nie mam co jeść. To jest dziwne, w sensie lodówka pełna, ale ja nie wiem, co z tego zrobić, więc chcę nauczyć się nowych przepisów, bo już miałam moment, kiedy naprawdę miałam co jeść. To wiem, że to źle brzmi, ale wysłuchajcie mnie, to ma sens, że po prostu miałam czas, kiedy wiedziałam, co zrobić z danych produktów w lodówce, a teraz mam tak, że po prostu nie wiem i jem jakieś cały czas tosty albo takie rzeczy, więc trzeba to zmienić. A ukulele, no chciałabym grać, ale ciężko jest grać, jak się ma paznokcie i tak są krótkie. Ale no ogólnie ciężko się gra, jak się ma paznokcie w ogóle zrobione. Chcę się nauczyć ładnie planować, w ogóle planować, bo no mój bujo obecnie służy mi za taki notatnik. Są tutaj takie niepotrzebne rzeczy, a takie rozplanowanie mojego dnia to w ogóle nie istnieje i ja robię to, co mi wpadnie do głowy, co jest złe. W sensie nie jest złe, ale mi to nie odpowiada, ok? Ponieważ po prostu mój dzień jest rozwalony. Nie ogarniam tak jakby, co powinnam zrobić z danego dnia. I ostatnią rzeczą to jest to, żeby się rozciągać, ponieważ jestem już taka dosyć zastała. Długo też nie byłam na tańcach, więc chcę to zmienić i chcę po prostu się rozciągać, / po prostu ćwiczyć jogę. No, także to by były moje wszystkie cele. Poza tym zrobiłam sobie też listę spontanicznych rzeczy, które chcę zrobić w tym roku, więc pewnie będę tam dopisywała różne rzeczy i będziecie mogli to wszystko widzieć albo tutaj na YouTubie, albo na moim Instagramie, albo właśnie, ponieważ o tym jeszcze nie wspomniałam, może gdzieś to się wyświetliło na początku filmu, jeszcze nie wiem, kto zmontuje, ale mam TikToka. Jakieś kilka dni temu założyłam TikToka, w sensie on cały czas istniał, to w ogóle jeszcze jest TikTok z ery musicali, wiecie, ja tam byłam pierwsza do nagrywania musicali, natomiast one są wszystkie na prywatnym, poustawione, to wiecie, stare filmy, te
A właśnie zaczęłam wstawiać filmy na mojego TikToka jakiś tam tydzień temu, czy może troszkę więcej. I tak, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się ten film podobał. Taki troszeczkę gadany, taki troszeczkę hello, I'm back. Tak, mam nadzieję, że nie zobaczymy się kolejny raz za półtora miesiąca, tylko jakoś szybciej. I oczywiście w komentarzach piszcie, co tam chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, a ja już się z wami żegnam, przesyłam wam buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!